Drodzy, myślę, że nie zdajemy sobie sprawy z tej ogromnej Bożej miłości, którą Bóg ma względem nas, ludzi. A szczególnie względem tych, którzy Jego umiłowali, którzy za Nim poszli. Chcielibyśmy o tym też pomyśleć, że Bóg miłuje Ciebie. Miłuje Ciebie. I Bóg chce wykonać swoje dzieło i doprowadzić je do chlubnego końca. I to jest Jego staranie, Jego troska. Jeżeli my troszczymy się o swoje własne dzieci, jeżeli my zabiegamy o nie, jeżeli często nie śpimy w nocy, myśląc o nich, to jak bardzo Bóg, jak głęboko Bóg umiłował każdego z nas. Słowo Boże wykazuje to w. Przedstawia to w różny sposób. Największy dowód Bożej miłości do Ciebie i do mnie to, że Jezus oddał życie za nas. To jest największy dowód. Biblia mówi także, że miłość Chrystusowa ogarnia nas, otacza nas, przyciska nas. Dobrze jest poddać się Bożej miłości. Czasami uciekamy od niej, spieramy się z nią. Ale ta Boża miłość jest przeogromna. I ja dzisiaj chciałbym, może to będzie taki początek rozważania listu Jakuba, bo chciałbym na pewną rzecz zwrócić naszą uwagę. Jeśli macie Biblię, możecie otworzyć list Jakuba. Będę czytał pierwszy od pierwszego rozdziału, pierwszy do czwartego wiersza. Oto ta księga jest w ogóle ciekawą księgą, drodzy. Nazywana jest taką katechezą, takim nauczaniem Jakuba Brata Pańskiego według ciała. Ale dzisiaj nie chcę na ten temat mówić, może kiedyś we wtorek E, przepraszam, w czwartek będę dzielił się i mówił na ten pierwszy wiersz, ale chcę dzisiaj skupić się na tych wierszach drugim, trzecim i czwartym. Drodzy bracia, dodam siostry. Drodzy bracia, siostry, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech Was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Rzadko, ale zdarza się w to w Bożym Słowie, że jesteśmy wezwani do tego, aby poczytać sobie trudności, problemy i kłopoty w naszym życiu, które stają się doświadczeniami dla naszej wiary za największą radość. I nie chodzi o to, sądzę, Boż Bogu, Jakubowi, który z natchnienia Ducha Świętego tak pisze o to, żebyśmy mieli szczególne upodobanie w udręczaniu samych siebie i, i, i radości z udręczenia, jakiego doświadczamy. Ale chodzi o to, żebyśmy cieszyli się, że każdego rodzaju problem, trudna sytuacja, okoliczności które Bóg dopuszcza do twojego i do mojego życia, mają w nas wykształtować taką postawę, taką wiarę, abyśmy mogli podobać się Bogu. Inaczej mówiąc, Bóg przez te różne sytuacje chce, żebyśmy osiągnęli większą doskonałość, nienaganność wiarę niż mamy przed tego rodzaju próbami. I doświadczeniami. Słowo Boże jest pełne obrazów tego, jak ludzie Boży, liderzy, przywódcy, ale każde Boże dziecko także przechodzą przez różnego rodzaju doświadczenia. W Nowym Testamencie możemy zobaczyć, że Bóg mówi o uciskach, Bóg mówi o doświadczeniach i Bóg mówi o pokuszeniach. I wszystkie te trzy elementy, te trzy rzeczy są udziałem człowieka Bożego, dziecka Bożego. Dzisiaj możemy słyszeć, jak wielki ucisk doświadczają ci, którzy miłują Pana. Ucisk, który często kończy się, tak jak już tutaj słyszeliśmy, brat Bolesław nam tutaj wspominał, prześladowaniami. To jest ucisk, utratą majątku wypędzeniami a nawet śmiercią dlatego też apostołowie kiedy głosili słowo Boże i zakładali zbory mówi przez wiele ucisków musimy wejść do Bożego królestwa I jeżeli człowiek zaczyna ufać Bogu iść za Chrystusem to więc jedno na pewno spotka się ucisk może nie aż taki że to będzie na śmierć i życie, ale ten ucisk będzie. Czy to będzie ze strony Twoich bliskich, czy to będzie ze strony innych ludzi, będziesz doświadczał ucisku. Kiedy decydujemy się iść za Chrystusem, i kiedy pismo święte, słowo Boże staje się dla nas najważniejsze, to będziemy doświadczać ucisku z tego powodu. Szyderstwa, kpiny, lekceważenia, wyśmiania. To jest ucisk. Ale tutaj, akurat, Jakub nie pisze o tego rodzaju ucisku. On mówi tutaj: Uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani próbie. To uważajcie te próby, te doświadczenia, traktujcie i przyjmujcie z wielką radością. Myśląc o finale próby, o zakończeniu próby, która powinna coś w nas uczynić, coś w nas, we mnie, w Tobie ukształtować. Bóg sprawdza nie tylko liderów i przywódców, chociaż przede wszystkim. Wszyscy ci, którzy stoją na czele, którzy są postawieni pośród ludu Bożego, aby go prowadzić, aby go karmić. Są poddani, myślę, jeszcze większym próbom i doświadczeniom. To wszystko zależy od odpowiedzialności. Ale także tak, każde Boże dziecko, każdy z nas, także jest poddawany i nasza wiara poddawana jest próbie i doświadczeniom. To słowo, tutaj Jakub tak pisze, gdy wytrwa w próbie, bo gdy wytrwa w próbie, będzie Błogosławiony. Wytrwałość, to, to wytrwanie dopiero sprawia, że człowiek jest błogosławiony. Wiersz 12 mówi tak, pierwszego rozdziału: Błogosławiony, szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Słuchajcie, sama próba nie jest jeszcze sukcesem. Nie jest jeszcze błogosławieństwem dla nas. Tu jest napisane wyraźnie, gdy wytrwa w próbie, jest błogosławiony. Gdy przejdzie próbę, gdy zostanie doświadczony, przejdzie ją zwycięsko, wtedy otrzyma koronę życia. Tak więc sama próba, chociaż jest dana. I tutaj to słowo, które używa Jakub na określenie tej próby, to jest słowo, które ma dwa znaczenia, oznacza doświadczenie, próbę i do, oznacza także pokuszenie, przez które możemy przechodzić. Przy czym doświadczenie, doświadczenie i próba nie oznacza, nie musi koniecznie oznaczać i nie jest pokuszeniem od razu. Pokuszenie bardziej pochodzi z naszych. Z naszej cielesności. Przez szatana, przez ten świat jesteśmy kuszeni, namawiani do złego. Bóg może dozwolić do tego, abym był kuszony, w ten sposób poddany próbie, poprzez pokuszenie, abym mógł okazać się zwycięzcą. Chociaż, jak Jakub pisze w tym pierwszym rozdziale, nigdy nie powinniśmy uważać, że Bóg nas sam kusi. To, co jest w modlitwie, nie wódź nas na pokuszenie, prawda? To jest taki dylemat teraz ogromny, ale my wszyscy doskonale wiemy, że chodzi o to, żeby Bóg nie pozwolił pokuszeniu, które by przekraczało nasze siły, zaatakować nasze życie. Bóg nigdy, ani nie jest Bóg podatny na pokuszenia, ani, ani nigdy nie kusi kogoś do złego. Absolutnie nie. To robi szatan. To robi nasza cielesność, to robi ten świat. Oni atakują życie każdego z nas. Jesteśmy atakowani z tych różnych stron, kuszeni do złego. Ale doświadczenie może być od Boga sprowadzone. I Bóg może dozwolić nas kusić, ale też może nas Bóg już prowadzić w pewne doświadczenie, w sytuację, aby wypróbować... Co jest w twoim i w moim sercu? Jak kochamy Boga, jak wierzymy Bogu? I do tego potrzebne jest doświadczenie. Każda rzecz w tym świecie, każda materialna rzecz jest poddawana próbie, zanim będziemy ją używać. Nie chciałbym mieć samochodu, opon, które nie przeszły próby testów. Nie chciałbym mieć czegoś w domu. Co nie przeszło pewnej próby, doświadczeń, że to się nadaje i mogę bezpiecznie tego używać. Wszystko jest poddane próbie. Jeśli rzeczy materialne poddajemy próbie, o ileż bardziej rzeczy z ducha, rzeczy Boże, Boży człowiek jest poddawany próbie, doświadczeniu, żeby ten Boży ogień doświadczenia, no właśnie, żeby On nam coś uświadomił. Dlatego powinienem cieszyć się z tego, że Bóg dopuszcza takie i, i sprowadza doświadczenie, bo każdym zadaniem takiej próby, takiego doświadczenia jest, aby mógł zobaczyć na moje wewnętrzne ubóstwo. Próba i test mają wykazać, że coś ciągle gdzieś tam szwankuje, jakiś element albo ten materiał ciągle się łamie i nie ma tej wytrzymałości na, na presję, na nacisk na różną sytuację. A więc pierwszym takim zadaniem takiego doświadczenia, za najwyższą radość poczytujcie sobie, bracia i siostry, gdy, gdy, gdy przez różne doświadczenia będziecie przechodzić, bo to jest od Boga dane, aby mógł świadomić sobie, w jakim stanie ducha wiary jestem, w jakim miejscu jestem. Wiecie, dużo możemy mówić o sobie. I z reguły jest tak, że jako ludzie zawsze staramy się bardziej pozytywnie na siebie patrzeć niż na innych. Wiecie, jeżeli dajesz coś do zrobienia komukolwiek, to jeżeli on coś weźmie i coś nie tak wyjdzie, a ty przecież jesteś klientem, to on zaraz próbuje coś zwalić jakby winę na kogoś innego to nie moja działka, to coś innego. Trudno jest nam wziąć odpowiedzialność, tak? Nie wiem, czy wy się spotykacie przy różnego rodzaju transakcjach, sprawach, naprawach i tak dalej, ale jest taka tendencja od razu obronna. Ale doświadczenie i próba przychodzą w wyniku Bożej Miłości. Bo Bogu zależy na nas, zależy na Tobie i na mnie. A więc, kiedy On poddaje nas próbie, i On też zapewnia nas, że ta próba nie będzie przekraczać naszych sił, możliwości. Tam jest też w tym Koryntian w pierwszym liście oddane słowo, to samo, co Jakub używa oznaczające doświadczenie i pokusę. A więc ani doświadczenie, ani pokusa. Według Bożego zamysłu nie będzie przekraczać moich Twoich możliwości. Czyli inaczej mówiąc, Bóg nie da pokuszenia, Bóg nie da doświadczenia ponad nasze siły. Amen? Wiecie, możemy na to spojrzeć w taki sposób, ale przecież to, co przeżywam, to tego nikt nie uniesie. Albo możemy stanąć na gruncie prawdy. Na gruncie prawdy Bożego słowa oto Bóg mówi że nie da próby doświadczenia ponad moje siły i albo będę się tego trzymał i to mi pomoże wytrwać w próbie i przejść zwycięsko albo będę się albo się załamie pod wpływem tego i powiem to jest nie do przejścia to wykazanie wewnętrznego mojego twojego ubóstwa jest, między innymi pokazuje, że ty i ja mamy problem z, ze słuchaniem, z dosłownie z posłuszeństwem wobec Boga i Jego słowa. Popatrzcie, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, to nie jest tak, że transportowiec ich przeniósł od razu do Ziemi obiecanej. To było wręcz niemożliwe. Oni nie byli gotowi żeby wejść do tej ziemi, po wyjściu zaraz z Egiptu. Zresztą sam Bóg powiedział: Gdy zobaczą te wojska i to wszystko ja muszę dać im czas. Muszę dać im czas. I czas pustyni dla Izraela i czas, który Bóg daje Tobie i mnie jest czasem, którym Twoja i moja wiara jest doświadczana w tym celu, abym w niej wzrastał. Abym stawał się mocny i ufał Bogu w każdej sytuacji. Wiecie to, że przyszli do miejsca, gdzie była woda, po trzech dniach wędrówki po pustyni, i to, że ta woda była gorzka. No, bo ona powinna być słodka, jeżeli już Bóg nas wyprowadził, jeżeli znaleźliśmy się trzy dni, chodzimy w gorącu, nocą jest zimno, taka niewygoda, i teraz no, jest nadzieja, jest woda, a ona jest, nie nadaje się do picia. Ale lud został poddany próbie, doświadczeniu, aby zrozumieli, że ten, który wyciągnął ich mocną swoją ręką z mocy faraona, ten, który rozdzielił Morze Czerwone przed nimi. Oto on jest cały czas obecny, bo przecież oni to widzieli, tak? Słup ognia w nocy i obok w dzień. Pan tam był. Amen. Popatrzcie, Pan tam jest. Pan jest obecny w Twoim życiu. I oto nagle wchodzisz w doświadczenie i próbę. No i właśnie. Jak Bóg może coś takiego zrobić? Dlaczego Bóg podaje mnie próbie, skoro ja i tak już nie mam dalej sił iść? Ale właśnie Bóg w swojej dobroci, w swojej ojcowskiej miłości, On mówi: Ja muszę wykonać moją pracę w życiu mojego dziecka, bo kiedy diabeł go zaatakuje, ono musi nauczyć się spolegać na mnie i ufać we mnie. I dać odpór diabłu. Dać odpór tym, którzy go będą próbowali zastraszyć, aby tylko nie poszli za mną i nie wytrwali przy mnie. Popatrzcie, ta gorzka woda, wiecie, co się stało. O, lud zaczął narzekać. Lud zaczął narzekać, ledwo doświadczyli potężnego wybawienia, ledwo doświadczyli tak potężnej mocy, że wiecie, mogli podziwiać w przeszli środkiem morza, a wody stały jak murem z jednej i z drugiej strony. Widzieli, jak Mojżesz wyciągnął laskę po drugiej stronie i morze zakryło całe wojsko faraona, i jego rydwany. Przecież to dlatego kobiety nie wytrzymały i w pląsach z bębenkami zaczęły tańczyć i śpiewać i wychwalać pana. Jak wielkim jest wybawicielem! Jak wielkie rzeczy z nami dokonał! I oto trzy dni wystarczyły, i jest ta gorzka woda, i Bóg oczekuje teraz na ich wiarę, na ich zaufanie. Ale nie było to po ich myśli. Oni się nastawili, skoro już Bóg dał to, 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 to źródło tam. To musi być dobre to wszystko. Poddani zostali próbie. Nie zdali tego, tego doświadczenia. I jak się później okazuje, znacie doskonale historię Izraela. Czas, który Bóg im dał tam na pustyni, czas budowania ich wiary, czas kształtowania ich charakterów, czas, w którym oni mieli wzrastać w zaufaniu do Boga. Oni go zmarnowali. Posłuchajcie, czas jest nam dany. Z łaski. I przychodzi czas, kiedy Bóg coś do nas wyraźnie mówi, coś z nami chce uczynić, a my ciągle okazujemy niezadowolenie, narzekanie, zamiast stanąć i powiedzieć: Mój Bóg, który mnie wyprowadził z niewoli diabła, mój Bóg jest ze mną i ja mam zwycięstwo. Czy możecie powiedzieć Amen? Tak właśnie to jest. A więc ten test, to doświadczenie, o którym pisze Jakub, za najwyższą radość sobie poczytujcie. I nie chodzi o to, że mam być masochistą i być zadowolony, że teraz żadnych biczów nie walę się i uderzam gdzieś tam po plecach. Nie. To doświadczenie jest jak ogień, który przychodzi, ale ja mam w tym wytrwać i zająć właściwą postawę przed Bogiem. I wiecie, jaki jest efekt tego? Że wyjdziesz z tego mocniejszy. Będziesz jakby na wyższym poziomie wiary, poznania, doświadczenia Boga, bo taki jest cel. Bóg chce nas ubłogosławić, ale wie, że ten ogień doświadczenia, ta próba musi nam coś uzmysłowić, pokazać i ten ogień ma wypalić, pozwolić wypalić Bogu z nas to, co Boga nie chwali w nas. Ale też może być tak, że stoję w miejscu, nie rozwijam się duchowo. I doświadczenie i próba ma właśnie to pokazać, że zatrzymałem się w mojej dojrzałości, w moim wzroście. Albo doświadczenie i próba uświadomi nam, że doświadczamy rozwoju. Oto w, za, zaczęliśmy w sposób właściwy podchodzić do tego, co wydarzyło się, czy co wydarza się w naszym życiu. Kiedy. Popatrzcie, wszystko, co napisano, tak mówi Nowy Testament, wszystko, co napisano o Izraelu, dla naszego pouczenia napisano, tak? Tak jest napisane. Dla naszego pouczenia napisano, abyśmy patrząc na Izraela. Na to, co, jak Bóg ich prowadził, mieli tą świadomość, że bardzo podobnie, tylko w naszym duchowym życiu i codziennym życiu, my jesteśmy prowadzeni i zdajemy lub nie zdajemy testy. Doznajemy wzrostu, albo jest stagnacja, albo nie daj Boże, zatrzymujemy się i jakby tracimy nawet to, czym Bóg nas w Chrystusie obdarował. Bo przecież ci, którzy mieli wejść do ziemi obiecanej, oni mieli tam wejść. Te doświadczenia miały w nich zbudować tak silną wiarę i przekonanie, że kiedy stanęli w końcu u bram ziemi obiecanej, oni powinni mieć dość wiary. Tak jak tych dwóch ludzi Jozue i Kaleb. Tak, wróg jest realny. Tam mają rydwany, tam mają liczne wojska, tam mają wielkie, warowne miasta. To wszystko jest prawda. Ale po naszej stronie jest Bóg. I On da nam zwycięstwo. Halleluja! Halleluja! I On da nam zwycięstwo. Drogi bracie, droga siostro, moi drodzy, cokolwiek dzisiaj doświadczasz i przeżywasz. Idź przed oblicze Pana i powiedz, Boże, to jest ogień. Jestem bliski kresu, ale wiem jedno. Ty jesteś ze mną. I przejdę przez to. Amen? I przejdę przez to. I wróg będzie musiał uciekać, nie ja. Amen? Diabeł, chcę, żebyśmy się pochowali po norach. Tak, jak było za czasów Gedeona. Ale Bóg jest po naszej stronie. Czy możesz powiedzieć, że Bóg jest po twojej stronie? Czy możesz to wyznać? Bóg jest po mojej stronie. Gdy wytrwa w próbie, wtedy będzie błogosławiony. Gdy przejdzie próbę, wtedy otrzyma wieniec. Wtedy. Niektórzy myślą, że sama próba już sprawia, że będę duchowo wzrastał. To jest nieprawda. Musisz przejść zwycięsko przez próbę, i wtedy będzie nagroda, wtedy będzie wzrost. Wtedy. Próba sama jest próbą, i ona dopiero pokazuje to, kim jestem i w jakim miejscu jestem. Jak bardzo ufam, ale, albo jak bardzo nie ufam Bogu. Ona ma wykazać wytworzyć z ciebie i ze mnie. Człowieka, który jest wierny Bogu w najgorszej sytuacji. Haleluja. To dlatego mam się radować. To dlatego nie powinienem. Wiecie, tak mówię, ale sam, kiedy coś zbliża się to. Nie życzę sobie. Ale Bóg mówi, myśl andrzej inaczej. Patrz inaczej, poczytuj to sobie za największą radość Powiem tak, jeżeli człowiek Boży, dziecko Boże nie przeżywa utrapień i takich zewnątrz i takiej wewnętrznej duchowej walki i zmagania to znaczy że diabeł za bardzo tobą nie jest zainteresowany, nie jesteś dla niego groźny. Ale kiedy dziecko Boże doświadcza utrapień, kiedy doświadcza walk, kiedy doświadcza z zewnątrz nacisków i doświadcza też różnych nacisków od wewnątrz i myślę, że wiecie o czym mówię to znaczy że dia dla diabła jesteś niewygodny i on próbuje nas zniszczyć zatrzymać doprowadzić do upadku a więc ta próba ma dobry cel Bóg chce mnie oczyścić z tego wszystkiego, co go nie chwali w moim życiu: egoizmu, zgorzchnienia, chciwości, zawiści. Bóg chce doświadczyć mojej szczerej, szczer szczerej miłości, czy ona jest szczera, czy nie, czy połowiczna, czy nie. Bóg doświadcza, Liderów, przywódców i swoje dzieci, bo chce nas wyposażyć w duchowe zrozumienie, abyśmy zrozumieli dzieła Boga w naszym życiu. I Bóg chce doświadczać nas, chce nas pocieszać i chce, żebyśmy przechodząc zwycięsko mogli być błogosławieństwem dla innych, dzielić się tym, przez co myśmy zwycięsko przeszli. 1 Koryntian 10, 13, o którym wspomniałem, że Bóg nie dopuszcza ponad nasze siły pokuszenia, próby. Bóg doskonale wie, ile możemy znieść. I w pewnym momencie On już wkracza, kiedy trwamy przy Nim wiernie i On zakończa ten czas próby i doświadczenia. I jak mówię, to wszystko prowadzi do... Dobrego charakteru, właściwej postawy przed Bogiem. W Ewangelii Mateusza, siódmym rozdziale, wiersz 24 do 28, pamiętacie, tam jest mowa o budowniczych domu. Jeden na piasku buduje, drugi na skalę. Ten, kto tylko słucha i nie idzie za słowem, oszukuje sam siebie. Nie ma żadnej nagrody dla niego żadnego błogosławieństwa wręcz on trwa w okłamywaniu samego siebie bo słucha ale nie idzie posłusznie za słowem ale ten który słucha i czyni ten buduje właściwy fundament dla swojego życia tutaj i wieczności ten ale na jednego i na drugiego pamiętacie co Jezus mówi przyjdą wichry i burze, i sztormy, tylko że jeden się ostanie, a drugi się nie ostanie. Jeden wytrzyma, inny nie wytrzyma. Ten, który jest tylko słuchaczem, ten, który nie związał swojego życia z Bogiem, z Panem, z Jego słowem, ze Zbawicielem, nie wytrzyma tego. Tak więc chciałbym nauczyć siebie i zachęcić nas. Boże, pomóż mi patrzeć na próby doświadczenia jako coś pozytywnego od Ciebie dla mnie. Coś, co jest takim Twoim błogosławionym narzędziem, aby mnie kształtować, abyś mógł mieć ze mnie czyste naczynie, użyteczne naczynie. Tak więc, kiedy doświadczamy pokuszeń, pamiętajmy że jest to też znakiem, że diabeł nienawidzi cię i chce cię zniszczyć. Ale też pamiętajmy, że Bóg ogranicza siłę tego pokuszenia i jest, ma moc dać tobie i mnie zwycięstwo. Takie mamy od niego obietnice. Apostoł Paweł, tak namaszczony Boży sługa, mówił tak samo sobie w liście do Koryntian Pierwszym, 9. rozdziale, wierszu 27, że, że on sam jest poddany różnego rodzaju doświadczeniom, aby się okazało, w jakim miejscu jest. I mówi: Abym nie był jak ten, który próby nie przeszedł zwycięsko. Abym nie był jak ten, który coś mówi innym, głosi innym, ale sam nie ma zwycięstwa. Bożym celem dla nas, dla każdego swojego dziecka nie jest komfort, ale rozwój Twojego i mojego charakteru. Amen? Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Bogu nie chodzi o komfort. Kocyk, termos, parasol i plaża. Ja mówię tak sobie żartobliwie. Jasne, że lubimy odpoczynek i Bóg nie ma nic przeciwko odpoczynkowi, ale nie o to chodzi. Bóg wie, że Ty i ja znajdujemy się, nasze życie jest duchowym zmaganiem i walką, bo chodzi o wieczność. Amen. Nasza perspektywa nie jest tu i teraz, nasza perspektywa to jest niebo, to jest wieczność, to jest przyszłość. Człowiek, który mówi żyjmy, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy, to jego perspektywa jest tutaj. Żyj, jedz, pij, baw się dobrze. Tylko pamiętaj jedno: zmierzasz do wieczności i będziesz musiał zdać sprawę przed Bogiem ze swojego życia i z tego, co zrobiłeś z, z Jego synem, który za Ciebie oddał życie. I słuchajcie, nie ma od tego ucieczki. Ludzie dzisiaj kombinują, mówią jak koń pod górę w różny sposób, różne rzeczy wymyślają, ale to, co jest powiedziane w Bożym Słowie, to się musi wypełnić. Czy nam się podoba, czy nie. I Biblia mówi, i każdy z nas musi zdać sprawę przed Bogiem ze swojego życia. I wierzący, i niewierzący. Niewierzący będą biadać, będą wołać. Góry, pagórki, padnijcie na nas i przykryjcie nas przed, przed gniewem tego, który przychodzi. Bo nagle okaże się, że zupełnie rozminęli się z, cel, z celem i sensem swojego życia, że położyli nadzieję nie tam, gdzie mieli położyć, i wszystko runęło, i są nadzy. Goli przed obliczem Boga. Ich okryciem miał być Chrystus, ale oni Nim zgardzili, oni w Niego nie uwierzyli, oni po prostu zignorowali Go. Wiecie, że Chrystus jest naszym przyobleczeniem. Biblia mówi, że mamy się oblec w Niego. Ja nie liczę na dobre rzeczy w przyszłości ze względu na to, kim ja jestem, ale dlatego, że Chrystus jest moim przyobleczeniem. Amen. On jest moją i Twoją sprawiedliwością. On jest prawdą w Twoim i w moim życiu. Kiedy Ojciec nie zobaczy Chrystusa, obrazu Chrystusa, Jego obecności w Twoim i moim życiu, nie możemy się zakwalifikować. Boże standardy są wysoko, ale to jest łaska, że Chrystus zaczyna żyć we mnie, a ja w Nim. To jest łaska, że on mnie przyobleka swoją sprawiedliwością i nie polegam na własnej, ale polegam całkowicie na jego sprawiedliwości. Łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. Usprawiedliwieni darmo z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie przez uczynki. Nawet najlepszej, chociaż Jakub tak dużo poświęca uczynkom i mówi o żywej wierze, i będziemy o tym rozważać, to jednak źródłem Twojego i mojego usprawiedliwienia jest zaufanie w Chrystusie. A wiara, żywa wiara zawsze będzie manifestować się zmienionym życiem dobrymi postawami, dobrymi uczynkami. Tak więc, oto Bóg. Bóg, Bóg pragnie rozwinąć Twój i mój charakter. Czasami sami jesteśmy zaskoczeni, ile w nas jeszcze jest cielesności, ile w nas jest niefajnych rzeczy. Nie ma co oskarżać tego czy tamtego. Oto Bóg chce, żebym się sam zmierzył z tym w świetle, w lustrze Jego słowa. Przez jego ducha i powiedział: Boże, pomóż mi. I Bóg mówi: okej, OK, poddam cię próbie. Chcę, żebyś zobaczył, żeby, żeby z ciebie wykorzenić to wszystko, co niszczy i co nie pozwala ci się rozwijać i wzrastać. A więc poddam cię próbie. I tak Izrael na pustyni, skoro nie wyszło z tą gorzką wodą. Znalazli się w innym miejscu i znowu nie ma wody, jest gorąc, oni muszą pić i dzieci muszą pić, I nie ma wody, A nie ma nawet tej sadzawki, tak jak było przy tych gorzkich wodach, nie ma nic, skały i pustynia, próba i lud Boży. Pamiętając, jak potężną ręką ich wybawił, pamiętając, jak zamienił te gorzkie wody w wody zdatne do picia. Oto jest poddany próbie, kolejnej. I teraz oni powinni powiedzieć: Tak, kompletnie nie mamy pojęcia, jak Bóg sobie z tym poradzi. Ale jedno jest pewne: On sobie poradzi. I ja zaspokoję moje pragnienie, i moja rodzina, i mój dom, amen ale oni znowu zaczęli narzekać. Wiecie, że Bóg działa w tak różny sposób i mówi do Mojżesza, uderz w skałę. I uderzył w skałę. Wiecie, później tacy pseudo różni naukowcy mówią, wiecie, bo Mojżesz tam gdzieś coś miał widocznie zaznaczone i on dokładnie wiedział, że jak tam stuknie, to, to tam woda popłynie. Albo znał się trochę na skałach, ale tam jest mowa o skalę, jak granit. Mamy wspaniałego, potężnego Boga, Boga pełnego mocy, który powiedział, że nas ratuje w każdej sytuacji. On oczekuje tylko, żebyśmy zmienili swój sposób reagowania, żebyśmy położyli w Nim zaufanie. Jeżeli nie tak, Bóg znajdzie inny sposób. Może, Utracę wszystko! Był taki człowiek, który przeszedł przez niewyobrażalne doświadczenie, próbę wiary. Utracił dosłownie wszystko. Utracił rodzinę, utracił majątek, utracił zdrowie. Nawet utracił poczucie obecności Boga w swoim życiu. Wiecie o kim mówię? Właściwie idzie się załamać. Jak Bóg może do czegoś takiego dopuścić? Dzisiaj ten człowiek jest niesamowitą przez wieki zachętą dla nas, którzy jesteśmy w różnego rodzaju trudnych sytuacjach. Jakub pisze: Wspomnijcie na Hioba. Wspomnijcie na niego. Był zachęcany, aby przekląć Boga i dać sobie z Bogiem spokój. Ale on nie pozwolił, żeby złe słowo przeciwko Bogu wyszło z jego ust. Nie tylko rozmawiał z Bogiem, wręcz sprzeczał się z Bogiem. Zmagał się z Bogiem. Mówił Bogu, nie rozumie o co chodzi. Dlaczego ze mną w ten sposób postąpiłeś? Chociaż nie wiedział, że to nie Bóg z nim tak postąpił, ale przeciwnik. Bóg dopuścił. Był poddany doświadczeniu i testowi, o którym bibliści mówią, to był test, test Motywacyjny test sprawdzający, dlaczego Hiob służył Bogu. Bo diabeł mówi do Boga tak. Sprawdź, dlaczego On ci służy. On ci służy tylko dlatego, że otoczyłeś go bogactwem, błogosławieństwem, błogosławisz wszystko to, co robi, ale zabierz Mu to. Zobaczysz, że będzie ci złorzeczył. Ogromne doświadczenie i ta paskudna choroba. Do tej pory nie wiemy, na co chorował, ale taka, że wyglądał, jego wygląd nie przypominał człowieka, przyjaciele go nawet nie poznali. Za nie mówili przez chyba siedem dni, siedzieli, nie byli w stanie ogarnąć, co z Hiobem się stało. tym Takim mężczyzną pełnym sił, zdrowia i tu jest szkielet człowieka, oto wrzodami skrobie się, bo go swędzi wszędzie. Dobre argumenty, żeby odwrócić się od Boga. W Ale Hiob chociaż mówi, nie rozumiem, chociaż płakał i wołał. Wytłumacz, Boże. Nie przekroczył granicy. Nie odwrócił się od swojego Stwórcy i przeszedł test. I Bóg go błogosławił jeszcze bardziej. Halleluja! Ale dopiero jak przeszedł test, był błogosławiony. Pan mówi do Kościoła, do zborów, Paweł w do tym, do... Tesalonicza, niech oni najpierw odbędą próbę. Przepraszam, do Tymoteusza, niech oni najpierw odbędą próbę. Ci, którzy mają coś więcej do zrobienia, więcej odpowiedzialności, muszą przejść próbę. A więc, czy możemy zacząć? Na doświadczenie i próby patrzeć jako coś pozytywnego dla nas, coś podarowanego nam wręcz od Boga, bo o to znaczy, że Bóg ma mnie w swoim ręku i oto Bóg chce mnie oczyścić, Bóg chce, żebym doznawał duchowego wzrostu dla Jego chwały, dla zbudowania kościoła. Bo co można zrobić? Z gliną, która się nie poddaje garncarzowi. Wiecie, w zakopanym tam blisko gubałówki jest targ, i tam można kupić naczynia kompletne, dobre i takie, które nie wyszły za mniejszą cenę. Nikt z nas, chociaż wiecie, no te, te gorsze też nie były tam złe. Cena przeważyła. Ale rozumiemy, bo to garncarz robi, chce coś, co by stało w honorowym miejscu, coś, co by cieszyło, było bez skazy, bez jakiegoś tam, wiecie, wyprysku, nie wiadomo czego. I kiedy ta glina się nie poddaje, Garncarz ją znowu na koło. Znowu ją ugniata i znowu próbuje. Nie wiem, ile razy Bóg próbuje z nami, ale wiem jedno: Bóg nie tak szybko się poddaje. Amen? Bóg nie tak szybko się poddaje. Chwała za to, niech będą Bogu. Będzie Bogu. Drodzy, Pamiętacie człowieka, który pole mu obrodziło i tak sobie myśli, pole mi obrodziło, mam taki dochód, mam tyle teraz, to muszę pobudować te stodoły i tak sobie powiem duszo, pij, jedz, ciesz się przez długie lata. Wiecie, to był test szafarstwa. Test szafarstwa oto Bóg coś nam daje: talenty, możliwości, zdolności, pieniądze, środki. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, że Bóg oczekuje, że nie będziemy tego traktować tylko jako swoją własność że to przez naszą mądrość, naszą siłę, nasze zdolności. Nie, Bóg mówi: Jeżeli, Jakub też tak mówi jeżeli coś mam, szczególne talenty, szczególne zdolności u honoru i Boga. Po pierwsze, dziękując jemu za to. A po drugie, zrób z tego użytek dla jego chwały, dla jego królestwa. Czy to chodzi o zdolności, czy to chodzi o środki materialne? Mówi będę teraz używał, a Bóg mówi człowieku, tej nocy umrzesz zażądają Twojej duszy i to, co przygotowałeś, czyje będzie? Dlaczego nie było innego myślenia? Boże, co z tym mogę zrobić, aby pomóc, aby ubłogosławić innych? Test szafarstwa. No bo jak może być lepszą rzeczą dawać niż brać? Kto takie coś wymyślił? A jednak w Królestwie Bożym, jakby wszystko jest na odwrót. Lepszą rzeczą jest dawać niż brać. Błogosławić. Oczywiście nie mam nic przed tym: zarabiaj, ile możesz, ale też dawaj, ile możesz. Czasami dawaj ponad, tak jak ta uboga wdowa. Miej otwarte serce. Nie myśl, pobuduję sobie stodoły. Zrobię to i tamto. Bóg mówi: Zaraz, zaraz. Życie nie należy do Ciebie. Test. Albo test walki, którego Izraelici nie zdali. Oto mieli walczyć o Kanaan, a oni się poddali od razu. Chcę kończyć. Może jeszcze wspomnę o takim teście. A, może nie. Przechodzimy przez różne testy i doświadczenia. Słowo Boże mówi: raduj się. Przejdź zwycięsko. Wtedy będziesz widział, jak wzrastasz w Bogu. Będziesz widział, jak Boża ręka coraz bardziej spoczywa na Twoim życiu i błogosławi Twoje życie. Będziesz widział Boga działającego w Twoim życiu i przez Twoje życie. Albo będziemy ciągle chodzić w koło, ciągle powtarzać: doświadczenie. Bóg każe tak nam patrzeć przez swoje słowa. Doświadczenie, próba jest czymś pozytywnym. Doświadczenie rodzi wytrwałość. Wytrwałość produkuje prawy, właściwy charakter przed Bogiem, mocny. Buduje naszą integralność. Słuchajcie, zdolności mogą wynieść nas bardzo szybko na szczyt. Zdolności. O, ten brat wspaniale, ten, 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 tamta siostra, oni takie mają umiejętności. I ktoś może być bardzo znaleźć się gdzieś tam na szczycie, ale chcę mam powiedzieć, że zdolności to jest za mało, jeśli nie masz prawego charakteru. Zdolności cię mogą wynieść wysoko, ale tylko prawy charakter utrzyma cię wysoko. Amen. Tylko prawy charakter. Bóg chce sprawdzić moje serce, czy Go rzeczywiście kocha. A więc czasami pozwoli zabrać coś, ogołocić z czegoś. Czy Go naprawdę kocha? Czy On jest najważniejszy? Czy On jest na pierwszym miejscu? Tak jak mówię. Bo pamiętacie, co Jezus powiedział. Wielu mi powie w owym dniu, Panie. Co? Panie, Panie. A on mówi nie znam was. Nie znam was. Jak to? Przecież nauczałeś, chodziłeś, i mówi, nie znam was. Słuchaliście, ale nie szliście za moim słowem. Dopiero ci, którzy budują na mocnym fundamencie, posłuszeństwie, będą się mogli ostać i będą błogosławieni. Kończąc, wszyscy doświadczamy. Testów, prób na każdym etapie naszego życia, na każdym. Naszym celem i zadaniem jest pozytywne zdanie każdego testu. Pamiętaj, że próba, doświadczenie, próba zawsze poprzedza duchowy wzrost. Inaczej mówiąc, przed duchowym wzrostem zawsze jest próba i doświadczenie. Autopromocja i ludzka promocja nie mogą zastąpić boskiej promocji. Nie ten, który sam siebie zaleca, ale ten, którego Pan zaleca. Inaczej mówiąc, kiedy jestem poddaną gliną w Bożym ręku i przechodzę zwycięsko testy, zwróćcie uwagę, moje życie doznaje przemiany na obraz Chrystusa. Więcej i więcej z każdym dniem. Zaczynam mieć więcej wiary i zaufania w Bogu. Nie polegam na ludziach. Nagle odkrywam, że to Bóg zaczyna mnie autoryzować, błogosławić moje świadectwo, mój sposób życia. To staje się jak woń, to staje się błogosławieństwem i zachętą dla innych, i ja wcale o tym nawet nie wiem. Mnie się wydaje, że ciągle mi tak wiele brakuje. Ale inni patrząc, mówię, ja chciałbym być z nim w jednym pokoju. Ja chciałbym być blisko niego. Lubię to, kiedy Bóg nas promuje. Kiedy inni widzą, że ręka Pana spoczywa na naszym życiu. I nasza prosta modlitwa, nasze proste słowo. Nasza troska, nasze zaangażowanie. Nagle ludzie widzą, ten człowiek jest błogosławieństwem. To nas buduje. To jest promocja od Pana. Pamiętajmy, że każdy produkt przed użyciem przechodzi test i próbę. Serię testów. A więc każdy z nas, będzie przechodził i przechodzi. I tak będzie do końca. Przez serię testów. Ktoś tak ładnie powiedział, że przywództwo, czy też jakaś odpowiedzialność, to jest kombinacja charakteru i zdolności. Lepiej, żebyś miał charakter. Oczywiście, jeżeli to jest jedno i drugie, to jest super. To jest super. Za największą radość poczytujcie sobie. Gdy przez rozmaite próby przechodzicie. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który obiecał Bóg tym, którzy go kochają. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Chciałbym, drodzy, zachęcić siebie i was, czy dzisiaj. Przechodzisz przez coś trudnego i zmagasz się z czymś w swoim życiu. Nie załamuj się, nie poddawaj się. Wiedz, że Bóg cię miłuje. Wiedz, że Bóg ma dobre myśli i zamiary wobec ciebie. Bądź wytrwały, trwaj wiernie przy Bogu, nie poddawaj się. Oddaj Bogu chwałę, Złóż na Pana swój ciężar. Pozwól Bogu działać. I będziesz miał zwycięstwo. Będziesz miał zwycięstwo. Powstańmy. Haleluja Jezus. Panie, tak dziękuję Ci za ten czas, który nam dajesz, za kościół na tym miejscu. Dziękuję Ci za każdego mojego brata i siostrę, za każde dziecko i młodego z człowieka. Panie, dziękujemy Ci, że zbawiłeś nas i połączyłeś nas więzami swojej miłości. Panie, pomóż nam radować się, kiedy mamy łzy z powodu utrapień, sytuacji. Naucz nas, Panie, patrzeć dalej, poza to wszystko i czerpać siłę, wytrwanie, moc od Ciebie, żywego Boga. Daj nam przechodzić zwycięsko, Panie. Przez próby i doświadczenia, abyś mógł być uwielbiony przez nasze życie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nigdy nie zawodzisz. Dziękujemy Ci za Twoją wierność i miłość wobec nas i błogosławię Twój Kościół na tym miejscu. I pomóż nam trwać w Tobie i wytrwać przy Tobie, przechodząc przez różnego rodzaju próby i doświadczenia. Tak, abyśmy mogli odebrać wieniec życia. Amen.